Cześć, z tej strony Marta, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale w kolejnym odcinku. I dzisiaj zapraszam na podsumowanie czytelnicze ubiegłego miesiąca, czyli czerwca. Z lekkim opóźnieniem, ale tak jak Wam mówiłam w poprzednich filmach, ostatnio mam coraz mniej chęci i motywacji, ale też takiej przestrzeni w głowie na nagrywanie, bo no zostały mi już tylko 2 miesiące do ślubu, trochę już czuję tę presję, myślę, czy wszystko już jest na pewno zrobione. Oczywiście, że jeszcze nie jest, jest jeszcze dużo drobnych rzeczy, które trzeba zrobić, natomiast gdzieś tam zaprząta mi to głowę, do tego taka normalna praca na pełen etat, 8 godzin dziennie, więc przyznam szczerze, że gdzieś tam ta chęć i motywacja do czytania i prowadzenia kanału schodzi na razie na dalszy plan. Mam nadzieję, że to się zmieni już właśnie po ślubie, jak już nic nie będzie zaprzątało mojej głowy, ale już nie przedłużając i nie zmieniając tematu, może zaczynajmy. Jeśli chodzi o czerwiec, to przeczytałam 5 książek, 3 mam tutaj w formie papierowej, natomiast 2 czytałam na Legimi w formie e-booka. I jedna z nich to był właściwie komiks i zacznę może od tego komiksu. Był to Klub Samotnych Duchów. Ja o tej książce mówiłam już w tym takim vlogu połączonym z Bookholem, który pojawił się w maju na moim kanale, w maju albo na początku czerwca. Podczas warszawskich targów książki weszłam na stoisko wydawnictwa WAB po zupełnie inną książkę. Natomiast ta jakoś tak stała, nie wiem, wydaje mi się, że na widoku, albo po prostu mój wzrok jakoś bardzo przykuła. Stwierdziłam, że okładka wygląda niesamowicie uroczo, ten tytuł też jakoś tak mnie przyciągnął i otworzyłam tę książkę na losowej stronie. I ten fragment, który przeczytałam, jakoś tak bardzo mocno do mnie trafił. Stwierdziłam, że to jestem w 100% ja, to są myśli, które są w mojej głowie, bo to jest trochę książka o natrętnych myślach, ale o tym Wam powiem zaraz. No i pomyślałam, że okej, kupię, sprawdzę, przeczytam, zobaczymy, co to takiego jest. I kiedy już tą książkę kupiłam, przejrzałam ją w domu, to w ogóle okazało się, że to jest książka, która ma chyba 2 albo i więcej części. Autorka prowadzi też Instagram, na którym publikuje różne takie memy, obrazki właśnie związane z treścią nie tylko tej książki, ale w ogóle z bohaterami tej książki. Bardzo trafne i takie, myślę, bardzo pomocne dla wielu osób. I chociaż jest to komiks skierowany do młodszego czytelnika, tak myślę od, nie wiem, 11-12 lat w górę, no to jednak, tak jak widzicie, 30-letnia osoba też może przyjemnie spędzić z nim czas i odnaleźć tutaj cząstkę siebie. To jest komiks, gdzie głównym bohaterem jest właśnie ten tytułowy smutny duch. Smutny duch, który ma takie poczucie, że nikt go nie lubi, nikt nie chce z nim spędzać czasu, nie jest w żaden sposób rozrywkowy ani ciekawy dla innych ludzi. No i dostaje zaproszenie na imprezę, jest to takie zbiorowe zaproszenie, nieimienne. No i też właśnie przychodzą mu do głowy myśli, że nie no, na pewno ktoś się pomylił, na pewno po prostu te zaproszenia były wysyłane hurtowo, a nikt go tak naprawdę na tej imprezie nie chce. Ale postanawia się przełamać i na tą imprezę się wybiera i poznaje tam innego smutnego ducha, który właśnie ma bardzo podobne doświadczenia i bardzo podobne myśli. Jest to naprawdę no, przeurocza książka. Ona jest smutna w pewnym sensie, ale też taka podnosząca na duchu, dająca nadzieję, że jednak możemy znaleźć ludzi, którzy nas gdzieś tam zrozumieją, że naprawdę te emocje, które odczuwamy, mogą być zrozumiane i one nie są niczym dziwnym ani niczym wstydliwym i że mamy prawo czuć to, co w danym momencie czujemy. Także naprawdę jest to wspaniała książka i w ogóle wspaniały pomysł na całe to takie mini uniwersum, które autorka stworzyła. Bardzo przyjemnie mi się to czytało, bardzo polecam i na pewno też będę właśnie śledzić dalsze losy Smutnych Duchów, Klubu Smutnych Duchów. Mam nadzieję, że też w najbliższym czasie uda mi się przeczytać drugi tom, bo chyba widziałam gdzieś ostatnio właśnie, że wydawnictwo WAB, czy też Neony, czyli imprint wydawnictwa, wydało drugą część, także muszę to sprawdzić i gdzieś tam wrócić do tej historii, bo bardzo mi się podobała. Druga książka to coś, o czym z kolei mówiłam w jednym z ostatnich filmów, czyli tym takim półrocznym podsumowaniu miesiąca, a jest to najnowsza książka Marii Ober, czyli Wcale nie jestem taka. To jest autorka, która zachwyciła wielu polskich czytelników książką Dorośli. Ja Dorosłych czytałam no dosyć dawno temu, bo jakoś tak zaraz po polskiej premierze, czyli był to chyba 2020 rok. I przyznam szczerze, że aż tak dobrze tej książki nie pamiętam, chociaż oczywiście ja też jestem jej fanką. I też ta książka zrobiła na mnie naprawdę ogromne wrażenie, ale to był w ogóle dla mnie taki rok, kiedy poznawałam wydawnictwo Pauza i wtedy bardzo dużo książek tego wydawnictwa robiło na mnie wrażenie. No i właśnie bardzo, bardzo czekałam na książkę Wcale nie jestem taka i całe szczęście się zupełnie nie rozczarowałam. Dla mnie jest to świetna książka, jedna z najlepszych, jakie do tej pory przeczytałam w tym roku, także na pewno, myślę, znajdzie się w podsumowaniu tych najlepszych książek 2023 roku. Mamy tutaj taką bardzo kameralną, bardzo rodzinną historię, ale jednocześnie bardzo złożoną psychologię bohaterów, ponieważ jest tutaj pewna rodzina, która spotyka się na takim ważnym, uroczystym wydarzeniu, bo jest to konfirmacja, czyli takie protestanckie bierzmowanie najmłodszej członkini tej rodziny. I w związku z tym rodzinnym zgromadzeniem wychodzą na wierzch takie różne rysy, nieporozumienia, ale też jakieś takie prywatne problemy bohaterów. Mamy tutaj narrację prowadzoną z perspektywy czwórki bohaterów. Jest to Linnea, czyli około tam chyba 40- czy 35-letnia kobieta, która w ostatnich latach bardzo dużo schudła i ma takie poczucie, że przez to, że schudła, ludzie traktują ją inaczej, poważnie, jest bardziej lubiana. No i ogólnie jest to postać, która
przedstawia tutaj problem różnych zaburzeń odżywiania i postrzegania siebie i swojego ciała. Bardzo, bardzo ciekawa perspektywa. Mamy też Linę, czyli 15-latkę, która będzie właśnie świętowała swoją konfirmację, która też boryka się z takim problemem w swoim życiu, ponieważ została odtrącona przez swoją przyjaciółkę. Też ma takie poczucie, że właśnie nikt jej nie lubi, nikt jej nie rozumie. Takie bardzo, wydaje mi się, nastoletnie problemy i coś, z czym wiele nastolatków będzie mogło się utożsamić. Mamy też Barda, którego z jakiegoś powodu, chociaż nie jest to pozytywny bohater w pewnym sensie, to jakoś ta jego perspektywa wydała mi się najciekawsza, najbardziej do mnie przemówiła i jakoś tak też najbardziej mnie, no nie wiem, poruszyła. Jest to młody mężczyzna, który ma żonę, dzieci, generalnie taką, wydawałoby się, z pozoru idealną rodzinę, zawsze wszystkich krytykował w związku z tym, w jaki sposób radzili sobie w swoim życiu, to znaczy zawsze uważał się za taki wzór do naśladowania. Aż coś w jego życiu się wydarzyło, co zupełnie ten światopogląd mu zburzyło, zupełnie kazało mu przewartościować wszystko, w co... Kazało mu w jakiś sposób przewartościować wszystko, w co do tej pory wierzył. Także to mi się wydawało strasznie ciekawe i według mnie to jest ta najbardziej złożona postać tutaj. I ostatnia perspektywa to jest Nils, czyli głowa rodziny, ojciec Barda i Hany, który jest taką postacią tutaj troszkę z boku, to znaczy on dostaje swoje rozdziały, ale tak jakby z boku obserwuje całą tą sytuację. To nie jest aż tak bardzo rozbudowana postać, raczej jest to właśnie taki obserwator tego, co w jego rodzinie się dzieje i jak losy jego rodziny się potoczyły. Uważam, że jest to bardzo, bardzo prawdziwa książka, zresztą podobnie jak Dorośli, jest to taka książka, która sięga gdzieś do takich naszych głębokich uczuć i emocji, co do których często na przykład nie chcemy się przyznać, boimy się przyznać albo wstydzimy się przyznać, przez to, jak na przykład będziemy ocenieni przez innych. Jest to właśnie taka obawa tego, jak widzą nas inni i jak chcielibyśmy być postrzegani. Świetna rzecz. Jeżeli jeszcze nie czytaliście w ogóle Marie Aubert, to bardzo, bardzo polecam. Wiem, że sporo osób mówi, że mimo wszystko Dorośli byli dla nich lepszą książką. Natomiast przez to, że ja Dorosłych czytałam aż tak bardzo dawno temu, ta książka już tak mocno we mnie nie siedzi i ta mi się podobała chyba bardziej. Ale żeby to stwierdzić też tak na 100%, no to musiałabym teraz sięgnąć po Dorosłych i porównać obie książki tak na świeżo. Tak czy inaczej, obie książki są świetne i bardzo, bardzo Wam polecam. 4,5 na 5 gwiazdek. Być może za jakiś czas się zastanowię i zmienię tę ocenę na 5, bo to jest po prostu świetna książka, która naprawdę utkwiła mi w głowie. I kolejna świetna książka to właściwie taki zbiorek opowiadań i są to Szkice malajskie. To też jest książka, którą kupiłam podczas warszawskich targów książki. Książka, o której wydaje mi się, że w zeszłym roku, pod koniec zeszłego roku słyszałam sporo dobrego i też się pod tym podpisuję, chociaż ze względu na to, że jest to zbiór opowiadań, uważam, że były tutaj lepsze i gorsze momenty. Natomiast cały zamysł tej książki jest taki, że mamy szansę poznać tutaj kulturę Malezji i Singapuru poprzez właśnie takie scenki rodzajowe trochę, takie scenki życia codziennego, bardzo czasami wyrwane z kontekstu, bardzo czasami krótkie, niejasne, ale jednocześnie pokazujące kwintesencję tej kultury i to, co w tej kulturze jest ważne. Bardzo mi się to podobało z jednej strony, ale z drugiej strony były też takie momenty, że czułam, że chciałabym czegoś więcej, jakiegoś większego kontekstu, żeby lepiej to zrozumieć, ale nie jest to książka tego rodzaju. Ona ma pewien zamysł i ten zamysł w pełni realizuje i to jest naprawdę bardzo ciekawe. Także jeżeli interesuje Was kultura Azji Południowo-Wschodniej, jeżeli nic o niej nie wiecie, to to jest dobry sposób na takie troszkę liźnięcie tej kultury, na poznanie właśnie tych wydarzeń nie poprzez historię, nie poprzez jakieś takie bardzo społeczno-polityczne rzeczy, ale poprzez życie codzienne mieszkańców tego obszaru. I to jest naprawdę bardzo ciekawe i uważam, że to jest świetnie oddane za pomocą takich właśnie scen życia codziennego. I właśnie tę kulturę mamy szansę poznać przez takie dosyć duże uroczystości, jak na przykład ślub czy wesele, ale też takie zupełnie drobne, jak odwiedziny przyjaciół, odwiedziny rodziny, czy jakaś wizyta w szpitalu, tego typu rzeczy. Także naprawdę jest to bardzo, bardzo ciekawe, ale podkreślam tutaj, jak to zwykle bywa przy zbiorze opowiadań, były takie, które podobały mi się naprawdę bardzo, a były też takie, które jakoś tak nie pozostawiły we mnie zbyt wielkiej refleksji. Także myślę, że jest to normalne przy takich właśnie zbiorkach opowiadań, że no po prostu nie wszystko trafi w nasz gust, ale całościowo jest to naprawdę warta uwagi książka. Jeśli chodzi o książki papierowe, to to by było na tyle. Natomiast, tak jak wspomniałam na początku, przeczytałam też dwa e-booki i jeden z nich to było Każde kolejne lato, czyli książka taka bardzo w klimacie wakacyjnym. Miałam ochotę na takie książki, tym bardziej, że właśnie to były te pierwsze ciepłe dni, pierwsze właściwie upalne dni, początek lata, także zdecydowanie coś takiego idealnego do temperatury za oknem. I sięgnęłam po tą książkę, ponieważ słyszałam o niej dużo dobrych opinii i ja też je podzielam. Jest to naprawdę bardzo przyjemna książka. Taka książka, którą można przysiąść i tak naprawdę przeczytać w jeden dzień, bo ona bardzo wciąga, jest jednocześnie lekka, ale też nie jakaś bardzo głupia. To jest taki troszkę romans, troszkę powieść obyczajowa. To jest historia dwójki bohaterów, Persji i Sama, którzy poznają się tam w wieku chyba 13 lat, ponieważ Persji, rodzice Persji właściwie, kupują taki letni domek w Kanadzie, poza miastem, gdzieś tam nad morzem, w takim właśnie nadmorskim klimacie.
i spędzają tam właściwie każde wakacje od momentu, kiedy ten domek kupili. Natomiast na stałe mieszka tam Sam i jego brat Charlie. No i właśnie Sam staje się takim bardzo, bardzo bliskim przyjacielem Percy, takim jej powiernikiem. Każde te wakacje spędzają razem, są właściwie nierozłączni przez te 2 miesiące w roku, ale poza wakacjami również mają ze sobą kontakt, ponieważ są to już czasy maili, różnych komunikatorów. Także pozostają ze sobą w kontakcie, są ze sobą naprawdę bardzo blisko, ale zawsze na tej stopie przyjacielskiej. Na samym początku dowiadujemy się, że urwał im się kontakt, nie wiemy oczywiście z jakiego powodu, to będziemy dopiero odkrywać wraz z rozwojem fabuły, jak to zwykle jest w tego typu książkach i takich motywach. Natomiast właśnie po wielu latach spotykają się ponownie na pogrzebie matki Sama i Charlie'ego, ponieważ ona chorowała na raka, ale była też bliską osobą dla Percy, kiedy przyjeżdżała na wakacje do tego domku, także to też była dla niej bardzo bliska osoba. Dlatego kiedy zmarła, Charlie postanowił zadzwonić do Percy i powiadomić ją o tym pogrzebie. No i tam właśnie spotykają się ponownie. Te uczucia gdzieś tam siłą rzeczy odżywają jednak, bo tak jak wspomniałam, dwójka tych bohaterów była ze sobą bardzo, bardzo blisko, bardzo byli ze sobą zżyci. Natomiast, no właśnie na jaw wychodzi to, co się wydarzyło, to, co rozdzieliło Sama i Percy i ponownie przez to właśnie ta ich relacja stanie pod takim znakiem zapytania. Oczywiście, no jest to dosyć przewidywalne, można się gdzieś tam domyślać, co się wydarzyło i też dokąd ta książka zmierza. Nie jest to zaskakujące, umówmy się, ale czyta się tę książkę bardzo przyjemnie. Zdecydowanie spełnia swoje założenie takiej wakacyjnej, lekkiej lektury, ale jednocześnie jest też nieźle skonstruowana, ci bohaterowie są całkiem fajnie nakreśleni, mamy też szansę zgłębiać tą ich relację właśnie przez te rozdziały z przeszłości. Widzimy, jak ta ich relacja była budowana, wiemy, że ta ich znajomość opierała się na naprawdę solidnych fundamentach. Ja bardzo lubię takie relacje, to też ostatnio mówiłam przy okazji książki The Infinity Between Us. To jest bardzo podobny klimat, podobny vibe, natomiast lubię takie książki czasem przeczytać, a właśnie lato jest idealnym momentem na takie lektury, także bawiłam się naprawdę świetnie. No i jeżeli macie ochotę na taki klimat, to bardzo, bardzo Wam tę książkę polecam. I ostatnia książka, która jednocześnie była pierwszą przeczytaną przeze mnie w czerwcu, to książka Eleny Ferrante i było to moje pierwsze spotkanie z tą autorką albo z tym autorem, bo tak naprawdę nie wiemy, kim jest ta osoba, natomiast po tej książce ja jestem pewna, że te wszystkie plotki mówiące o tym, że Elena Ferrante jest tak naprawdę mężczyzną, są w ogóle wyssane z kosmosu, bo uważam, że żaden mężczyzna nie przedstawiłby relacji matka-córka, tak jak zrobiła to właśnie Elena Ferrante w tej książce. Jest to książka córeczka, bo w ogóle nie wspomniałam tytułu. Nie jest to ta trylogia neapolitańska, tylko właśnie zaczęłam od córeczki. To jest książka, którą poleciła mi Natalia, którą bardzo serdecznie pozdrawiam, bo ostatnio powiedziała mi, że lubi, jak o niej wspominam w filmach, więc Natalia, to właśnie dzięki Tobie przeczytałam tę książkę. I to jest książka o bohaterce, która jest taką ponad 40-letnią kobietą. Ona jest chyba wykładowczynią na uniwersytecie, z tego co pamiętam. No i właśnie jest okres wakacji, więc ona ma troszkę taki luźniejszy czas, gdzieś tam musi dalej pracować, wiadomo, pracować nad jakimiś konspektami, myśleć o tym kolejnym roku akademickim. Natomiast na te 2 miesiące wyjeżdża ze swojego domu, wyjeżdża nad morze, żeby tam w takich bardziej sprzyjających okolicznościach natury popracować. Jest to kobieta, która ma dwójkę już właściwie dorosłych córek, bo one tam mają po 20 chyba kilka lat. I w momencie, kiedy jest na tej plaży nad morzem, widzi matkę ze swoją córeczką, uruchamia się w niej taka lawina troszkę wspomnień, troszkę rozważań na temat macierzyństwa, na temat tego, jak to jest być matką. I to jest taka książka, która stawia bardzo trudne pytania na temat tego, czy w momencie, gdy stajemy się jako kobiety matkami, czy to jest właściwie już jedyne, czym jesteśmy i czy jesteśmy charakteryzowane tylko przez pryzmat tego bycia matką, czy możemy być wtedy jeszcze kimś więcej, czy mamy prawo oczekiwać od siebie więcej niż właśnie bycia dobrą matką, czy mamy prawo mieć jakieś inne pasje i marzenia zupełnie z tym macierzyństwem niezwiązane. Bardzo ciekawa książka, bardzo ciekawie też ukazująca macierzyństwo, bardzo ciekawe rozważania na temat tego, co to znaczy właściwie być matką. Świetnie napisana, bardzo podobał mi się właśnie styl pisania Eleny Ferrante. Natomiast mam z nią taki delikatny problem, chociaż całościowo uważam, że jest świetna, że jeszcze pewnie te kilka lat temu to była książka uważana za taką przełomową w tym temacie, poruszającą pewne tabu, no bo jednak jeszcze parę lat temu o macierzyństwie mówiło się albo dobrze, albo wcale. Natomiast teraz to tabu już zostało, wydaje mi się, bardzo mocno przełamane i nie jest to już w żaden sposób kontrowersyjne, czy też odkrywcze, czy też nowe. Ale mimo wszystko jest to kolejny głos w tej kwestii i to głos, który w bardzo dobry i naprawdę w taki bardzo też literacko porządny, powiedziałabym, sposób podejmujący ten temat. Bo jako książka jest naprawdę świetna, tematyka jest również bardzo ciekawa, tylko wydaje mi się już nie aż tak odkrywczy, jak autorka tego oczekiwała, pisząc tą książkę. Nie wiem też do końca, kiedy ta książka była wydana, ale tak czy inaczej nie da się po prostu odmówić tego, że w ostatnich latach ten temat był poruszany wielokrotnie i już nie jest aż tak kontrowersyjny, jak mógłby być kilka lat temu.
I to by było na tyle, jeżeli chodzi o moje czytelnicze podsumowanie czerwca. W lipcu jak na razie idzie mi fatalnie, także nie wiem, czy przypadkiem nie połączę podsumowania lipca z podsumowaniem sierpnia i pod koniec sierpnia ukaże się takie jedno zbiorcze. No bo jest już 20 któryś lipca i nie sądzę, żeby po prostu to uległo jakiejś drastycznej zmianie, więc pewnie nie będzie sensu nagrywać o dwóch czy trzech książkach. I to by było właściwie na tyle. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca i do zobaczenia w następnym. Cześć!